Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z House Builder. Moi drodzy, co się stało? Stało się mianowicie to, że wybudowałem ten domek iglo, bo już mnie to wkurzało, że jego nie mam. A mogę go sprzedać za 100, ale nie będę go sprzedawał. I co się stało? Jeszcze jak wybudowaliśmy, tak, to już mamy, tu był japoński i odblokowało nam się, moi drodzy, tak, odblokował się nam domek kacperek średni, odblokował nam się nowoczesny dom kontenerowy i odblokował się nam dom, moi drodzy, kanadyjski średni, ale ja dzisiaj, postanowiłem, że wezmę domek średni, kontenerowy, bardzo popularny, bym powiedział, nawet w Stanach Zjednoczonych. Więc sobie zaczynamy. Ciekawostko, czy są jacyś fani surowego piękna? Spójrzmy prawdzie w oczy. Dużo mówimy o ekologicznej budowie, ale czy widziałeś tego malucha? Krótki czas budowy, efektywność energetyczna i ten specyficzny urok. Gdzie? Jeśli nie w kraju, który jest pionierem w energetyce wiatrowej. Co? W Holandii? Z kontenerów? Chyba nie. Wiatrowej i ma więcej rowerów niż ludzi. Udanego pobytu w Holandii. No właśnie. A to jest bardzo popularne w Stanach, a nie w Holandii. Zobaczmy, co my tu mamy w ogóle. Mamy Suez. Suez do sprzedania. Tu mamy coś, tu mamy kontener. Tu mamy coś. Kurde, mamy trochę tego. Poszukajmy, co możemy. Tam mamy. Dobra, tam zaraz pójdziemy. Mamy drabinę lewą. Ciekawe, czy zejść będzie można. Zaraz zobaczymy. Podnieś przedmiot. Tak, podnieś przedmiot. Kontener. Mhm. Mamy jakieś rusztowanko, moi drodzy. Kontener wisi w powietrzu, proszę bardzo. Rusztowanko wisi w powietrze. Mhm. Okej. Niech i tak będzie. Mamy dźwig na... kurczaki. I mamy mamy narzędzia, panel pomocy, użyj narzędzi. Dobra, zobaczmy, co my mamy tutaj w narzędziach. Mamy łopatę, mamy wkrętarkę, super. Mamy piasek. No i dobra, ja bym się jeszcze przeszedł tak wokół mapy. Zobaczył, czy jakiegoś skarbu nie ma. Czas wykopać rowy pod fundamenty, dobra, to zaraz. Tu my nie mamy jakichś skarbów znowu. Tu jest koniec mapy, ok. Tak się przejdźmy, zobaczmy. Nie wiem, czy widzieliście, ale ja kiedyś oglądałem taki serial na Discovery, gdzie ojciec z córką i synem na Alasce bodajże, czy gdzieś tam mieszkali sobie i ratowali gospodarstwa. I tam był właśnie taki fajny motyw, gdzie zrobili z kontenerów super chałupę, super zagrodę dla zwierząt. Naprawdę, podobało mi się to bardzo. I wiem, że w Stanach dużo osób też robi sobie właśnie takie cuda z kontenerów, sobie chałupy. No dobra, i teraz co my mamy zrobić? Betoniarki, ale my nie mamy betoniarki. Czas wykopać rowy, podejść do łopaty i skieruj łopatę w stronę ziemi, trzymając lewy i zacznij kopać. Ziemi. Pod fundamenty. Tylko gdzie te fundamenty mają być? Nie wiem, czy ja to mam kopać, czy mam to nie kopać. Nie wiem. Bo ja nie wiem, gdzie to ja mam kopać, to tak na dobrą sprawę. Ale chyba tu, nie? Skoro ziemia znika, to chyba tu. Tak mi się wydaje, że to będzie tu. No bo już dalej nie znika, nie? Czyli tu, gdzie znika, to można wykopać. Czyli tu jest taki żółty piasek. No dobra. No to wykopmy to. Ile możemy wykopać, to sobie wykopmy.
Great! Co to mi się... O kurde, betoniarka jakaś jest. A, teraz muszę zalać to. Dobra, weź tą... Fundamenty, no dobra, to zalejmy te fundamenty. Ale jaja. Takiego obrotu się nie spodziewałem, że to tak szybko mi... Tak szybko mi to... Zejdzie. O, czyli dotąd. Tu jest końcówka, okej. Zobaczmy, dokąd mi to... Dokąd mi to sięgnie. Ale no, to wychodzi, że to chyba tutaj mamy. Tu jeszcze mamy pewnie niewykopane. Aha, czyli tu też będzie taki uskok. Na to wychodzi. Tu pewnie też będzie taki uskok. Dobra, zróbmy sobie obramówkę. Żebyśmy wiedzieli, dokąd to będzie sięgało. Dotąd. O. Powiedzmy, że to gdzieś będzie tak. No ale dobra, jak wylewamy, to wylewamy. O, tu byś... Tu ta praktyka skonstrukcjonowana i z pompą do dolania, nie? Przyda się nam bardzo, tak. A że mamy wprawę, to można lać, nie? Tylko ja nie wiem, fundamenty bez zbrojenia, bez niczego, to tak... Trochę tak... Tak słabo to wygląda, nie? Chociaż kontenery nie są jakoś tam specjalnie ciężkie. O, tu jeszcze niedolane dziura, żeby nie było. Kontenery raczej nie są ciężkie. Nie będzie tu... Ciężar... Nie będzie to ciężar jakiś wielki, więc myślę, że to nie powinno być problemu, nie? No dobra, no to co? To teraz... Dźwigu, użyj dźwigu. No to użyjmy dźwigu. Jesteśmy w dźwigu. To. Aha, to się tak... Myszką się wszystko robi, dobra. A jak się opuszcza? Jak się opuszcza? Tak się opuszcza. Okej. Trochę to... O, mam kontener. I mamy jeden kontener. Congratulations. Mamy drugi kontener. Tylko po co mi ten kontener drugi, jak ja go... Wsiądźmy z dźwigu. Trochę to dziwnie to brzmi. Ale co my mamy tu zrobić? Zainstaluj odpowiednie materiały. Te metalowe gdzieś tam leżały. Zainstaluj odpowiednie materiały. To? Drzwi, okna. Jak to zrobić? Postęp w budowie. A, palnika mamy. O, proszę bardzo. Czyli musimy tu wyciąć dziurę, tak? Powiedzmy. O. Załóżmy, że to niech będzie tak. Tylko teraz pytanie, czy to będzie dziura wycięta? Good job. Dobra, good job. To ja mam tyle do wycięcia? Jasny gwint. Czekaj, bo za szybko palnikiem tym jadę, to tak... Może to nie być odpowiednio.
to my wycinamy otwory, moi drodzy. No dobra. Wycinamy otwory. Tu będą drzwi, tu będą drzwi. Tu będzie nie wiadomo co. Pewnie okno. Na taras. Ej, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. To by się nie było. Dawaj to. Gdzie ja to wyrzuciłem? Gdzieś to wyrzuciłem, tylko teraz pytanie, gdzie to spadło, nie? Aha, to znika mi, bo ja to odkładam na bok, a mi to znika. No dobra. Dobra, niech i tak będzie. Jedziemy tym palnikiem. Powiem wam, że to nie jest tak prosto. Wydawało się, że to będzie prościejsze, ale jak widać, niekoniecznie, ale... O, mamy drugi kontener, dobra, wypuść to. Drugi kontener musimy teraz zamontować. No to dawaj do dźwiga. Tu powinien kontener wisieć na dźwigu. W tą mańkę. No, opuszczaj się, czemu się nie chcesz? Czekajcie. To operowanie nie ma jakiejś zmiany kamery. O! Great. Trochę dziwnie się to steruje tym, no ale dobra, no niech będzie tak jak jest. Siądźmy z dźwigu, czyli pewnie palnik, opcja druga. Tak jest. A to co tu będzie, garaż? To takie dość szerokie bym powiedział, nie? Dość szerokie te drzwi będą. Albo przesuwane. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. Pisało poziom średni. Pisało poziom średni, no to jedziemy. Ale to duże drzwi. To wygląda jakby to było albo balkonowe. Albo garażowe. Good job. Tu na pewno okno będzie. To sobie to wypalimy. Tylko takim palniczkiem to ja to wypalę. Trochę słaby ten palniczek. No ale dobra, niech będzie. Skoro twórcy gry sobie tak przeznaczyli na to, to niech tak będzie. Tu jeszcze coś do wypalenia. Powiedzmy, że jakoś to nam idzie. Tylko, że ja to chyba jadę za szybko. Chociaż niekoniecznie. Dobra, mamy coś, moi drodzy. Belki jakieś. Zainstaluj odpowiednie materiały. No dobra, no zainstaluję, no. Tylko mi powiedzcie, jakie tamte belki. Mamy belki. Okej. Jedna belka. Druga belka i poprzeczka. Mamy to. O kurde, to będzie piętrowy kontener. Jasny gwint. Dobra, dawaj, chłopie, do dźwigu, biegiem, lecimy. Powoluśku. No. Congratulations. No super, no. Cieszę się, że się cieszycie razem ze mną. Ale to tak co, ja będę tak jeden kontener i teraz... O, ja... No gdzieś tu drabina była.
Albo rusztowanie. Mogę przerzucić to rusztowanie? F, aby przesunąć to rusztowanie. O! Tak to działa. No dobra. Załóżmy, niech będzie tak, nie? I tu mamy co? My mamy tu okienko. Outstanding! Załóżmy, że coś tam wychodzi nam. Teraz tak. A, teraz w powietrze będę chciał. Ale dobry jestem, Goguś, nie? No dobra, trudno. Niech i tak będzie. To tu będzie jakiś balkon może, co? Balkon, taras? Coś będzie, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No na razie jakoś idzie. Nie jest to może idealnie. Ale jakoś idzie. Delikutaśnie, ale jakoś idzie, moi drodzy. Dobra, to nam spadło. Tu mamy drzwi, tu może do środka wyjdziemy. No, do środka i na zewnątrz, nie? Dobra, okno to tak raz, raz. Może uda się nam tak na szybko? Chyba nie. Chyba je... A jednak się udało. Tylko trzeba lepiej celować. Lepiej celować, ale jakoś powolutku, powolutku, moi drodzy, już zaczyna to wyglądać jako dom piętrowy. Może nie jest idealny. Chociaż szybko też się da, tylko trzeba dobrze celować. No i co? I mamy kolejny kontener do postawienia, tak? Okej. Czyli co? Znowu dźwig. Znowu dźwig. Znowu skaczemy jak małpka. No i dobra. Ile my mamy tych kontenerów jeszcze do postawienia, że tak... Z ciekawości ostatni. Tylko trochę, wiecie co? Wszystko fajnie, tylko to sterowanie tym... Tą myszką to tak, bym powiedział, średnio to wygląda. Ale... Ale jakoś wychodzi. Dobra, wypaść z dźwigu i co? I znowu. Dobra, chodźmy na rusztowanko. Bo inaczej tam nie wskoczę. O ja, tu jeszcze zrzem spadł. No dobra, hop. Hop. Dobra. Jadymy, jadymy, moi drodzy. Jadymy, jadymy, dobrze, jadymy. Powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, co z tego nam wyjdzie. O, nietrafione. Impressive! No, tak, ja nawet nie skończyłem, a oni mówią impressive, no. Co za dziady. Jeszcze nawet nie skończyłem docinać, a oni już. Już. Starczy, dobra, nie tnij, bo spalisz. Takie to oto. Łobuzeryka. No ale dobra. Nie chcą, żebym pracował? To nie. To zrobimy to tak w miarę szybko, jak się da. Chyba, że się butla z gazem skończyła. Kurde, czy to będzie dobre, nie? Tak się zastanawiam, czemu to jest w Holandii? Ja się muszę Badiego zapytać. O! Badi mieszka w Holandii, to on mi powie, czy u nich takie są dość popularne domy z kontenerów. No bo w Stanach to wiem, że są. W Polsce zaczynają też powoli być, ze względu na duże
na duże, na wysokie ceny mieszkań ogólnie i innych materiałów, to wiem, że w Polsce zaczynają też być takie na działkach, nie na działkach, dość popularne takie domki z kontenerem, że se ktoś postawi sobie jeden kontenerek i se przerobi albo na garaż właśnie, albo na jakiś taki ala domek letniskowy czy coś w tym stylu, wykończy i jest elegancko, nie? Tylko właśnie tak się zastanawiam, dlaczego to jest w Holandii? Domy holenderskie to wiem, widziałem takie insze, ale nie z kontenerów. No nie wiem, może się nie znam, może za mało świata widziałem. Nie będę wnikał, no skoro tak jest, czyli coś w tym musi być. Jakieś ziarko prawdy. Great! Dobra, wypad z tym, z tą blachą. Co my tu dalej mamy, moi drodzy? Zainstaluj odpowiednie materiały dalej, ale teraz my mamy tu kratownicę jakoś trzeba zainstalować. Limit? 90. A! Okej. To jeszcze jakieś oni limity mi tu wprowadzają, proszę bardzo. Można tak szybko? Można. Kurczę, ja to jestem debeściak. Patrzcie, jak się szybko buduje domy, nie? Wystarczy tylko iść i samo się buduje, nie? Pyk, pyk. I samo się buduje. Czyli tak, mamy ten kratownicę do podłogi, czyli będzie pewnie zaraz izolacja jakaś. Coś tak podejrzewam. Congratulations! Gwoździe. Wkrętarka. O kurde, to tu trochę tych gwóźdków będzie, moi drodzy. To cóż, jedziemy. To się widzimy za chwilę, jak już gwoździe będą powkręcane. Moi drodzy, odkryłem, gdzie te wkrętarkowe są, kurcze. Nowe umiejętności wkrętarkowe, patrzcie, odkryłem wszystko, mi śrubokręta, wkrętarka, kilka wkrętarek i epickie śrubokręty. I teraz zobaczcie, jak idzie wkręcanie. Pyk, pyk, normalnie to jest bajka, tak to można pracować, nie? Pyk, 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 raz, raz i po zawodach, nie? Dobra, co my mamy tutaj? Teraz belki. Belki deskowe. Chociaż ja mam te deski w sumie jeszcze. Mam ich dość sporo, nawet bym powiedział. Bo mam 43 sztuki. To mogę ich tu napakować. Co nie? Z tej strony są. Teraz tu. O! Tu jeszcze długa poprzeczna. I jeszcze tu jedna. Chociaż nie wiem, czy na górze jeszcze nie będę musiał coś majstrować. Nie? No nie wiem, gdzieś jeszcze... O, gdzieś brakuje, tu brakuje. Dobra, na pewno. Great! Super! I znowu wkrętarki. Kurczę! Pyk, pyk. To ja rozumiem takie wkręcanie. Jestem mistrzem wkręcania, proszę bardzo. To jest normalnie rzeź. Rzeź śrubokręta. Ha. O, to mi się podoba, nie? Pyk. Bzyk. 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 Gdzieś jeszcze nie wkręciłem. To trzeba dobrze się przyjrzeć, bo tak jak widać właśnie. Widać albo i nie widać. No po co mi tutaj na środku? Co oni tu chcą na środku, żebym ja wkręcał? Przecież tu do niczego nie było to potrzebne. Dobra, tu rozumiem, do obudowy. Do blachy, żeby to się trzymało, żeby to miało ręce i nogi, okej. Ale tam na środku? Przecież tam nie było żadnego łączenia. O, tu trzy śrubki naraz, nie? Kręty, nie śrubki, a tu pewnie dwa naraz, no. Taki rzeźnik jestem, patrzcie. Ciach, ciach.
Ale oczywiście ominąłem. Ominąłem tu dwie. Jeszcze coś? Co jeszcze wkręcamy? Góra? Co nam tu zostało? Jeszcze... Dobra, tu rozumiem, bo to na łączeniach, okej. Czyli tu będzie jakaś balustrada balkonowa. Chociaż... Chociaż grom go wie, nie? Co tu będzie tak na dobrą sprawę. Desek mamy od groma i ciut-ciut, to... To sobie zrobimy. A, tu już, patrzcie, tu już będzie stelaż pod płyty gipsowe, nie? Tak podejrzewam. I tutaj zaraz weźmiemy... Ocieplenie machniemy. Tak podejrzewam. Tu się w środek ocieplenie, a później płyty. Tak ja to widzę. Nie jestem jakimś tam magikiem budowlania. Budowania. Chciałem powiedzieć, nie jestem budowlańcem, no ale dobra. Nie jestem magikiem budowania, ale myślę, że to tak powinno być. Dobra, więcej nie mogę jak 95 sztuk. Nie jestem budowlańcem, ale sobie jakieś tam kiedyś płyty sobie gdzieś tam sobie kręciłem. No to tak pirazy drzwi, wiem, że to tak się robi. Bo te płyty trzeba mieć do czego przykręcić, nie? Choć nie jestem zwolennikiem płyt gipsowych, bo tam później powiesić jakąś półkę, telewizor czy coś tam, no to... No niby są specjalne wkręty, są specjalne tam uchwyty i tak dalej, ale to tak... Jakoś ja tam nie widzę do tego przyszłości. O, a co? O, tu jeszcze coś tu będzie ciekawego. Pyk, pyk, pyk. Piły żadnej nie mamy. To jest ciekawe, że nie mamy żadnej piły i od razu wszystko się montuje tak jak na taką... na taki wymiar jak powinien. Outstanding. No i znowu kręty. Jeszcze nie mówcie, że... Nie, no, no, całe szczęście, że w środku już nie... Trochę tego za dużo by było. Tu one tak lekko wystają. Nie powinny, powinny dochodzić do końca. Chyba, że to tak widnie, no. Wystają, zdecydowanie wystają. Chyba, że zaraz to zniknie. Jak dokręcę wszystkie. To tak nie może wystawać, prawda? No. I teraz nie widać żadnej śrubki. Co my tu mamy teraz? Zły materiał. Jaki materiał nam tu jest potrzebny, moi drodzy? Płyty. Dobra, weźmy te płyty. Okej. Czyli tu będzie zamknięte, tak? To co tu będzie? Bo tu ja nie bardzo rozumiem projektu tego. Zły materiał. Dobra, tu będą... A, bo tu będzie klatka schodowa. Znaczy klatka schodowa, korytarz. Tam wejście, wejście na górę. A co tu będzie? No tak... Powiem, nie widzę trochę tego. Ja mam deski przecież. Trochę nie widzę tego, tej przyszłości tutaj. No nie wiem, no zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Zły materiał. Deseczki, 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 deseczki. Gdzieś tu leżały te deseczki. Chyba, że to z płyty trzeba użyć. Płyty też nie. Nie myślę, że będę musiał coś kupić. No to wygląda. To co to jest? To są... O, tu są deszczułki. Tylko teraz pytanie, które? Limit. Limit. Te. Zły materiał. Te zły materiał, te zły materiał, to też zły materiał, ale to też zły materiał.
Haliera. No to wygląda, że trzeba będzie kupić chyba. No bo tu nie widać nic takiego, żeby coś mi pasowało. No dobra. Nie to. Panele podłogowe. No i teraz pytanie, co ja mam kupić? Płyta USB to nie, płyta to mam, panele podłogowe, nowa drewniana listwa, metalowe belki. No trochę tutaj tego jest. O, można sobie umeblować jeszcze, proszę, kanapy, nie kanapy. No ładnie można sobie tutaj ozdobić. Patrzcie, nawet Mikołaja mogę sobie postawić. I choinkę, i ja. Ale co ja mam kupić? Zbuduj 16. A, dobra, już wiem. Czyli te zagięte schodowe takie. Zagięte schodowe deski. Narzędzia. O, tu są. Kup 20, a ja potrzebuję 16. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja potrzebuję 16 tylko. O, jest, przyjechał. A co on jakoś tak bokiem jeździ? Co on tu? Jakiś Mieciu przyjechał. Kto tu przyjechał? Mieciu bez twarzy. Ale jaja, patrzcie. A, już więcej tego nie mogę. Kurde. Napchałem tego towaru. Po co mi to było? Po co mi to było? Gdzie to te zagięte? A, nie mogę wziąć nic. Dobra, czekajcie, bo ja muszę tak wyrzucić. Płyty te wyrzucę. Dobra. Tylko nie to, co trzeba, wyrzuciłem. To miałem wyrzucić. Dobra, to weźmy. Te płyty USB sobie weźmy. A wyrzućmy to. Później teraz wyrzućmy sobie deszczułek. Deszczułek, ok. Tutaj sobie wyrzućmy paneli podłogowych albo płyty USB. O! Płyty USB. Tutaj sobie wyrzućmy. Tego sobie wyrzućmy. Ole się wysypało. Jasny gwint. Patrzcie, jak to się sypie. Dobra, wypadł wszystko. Wypadł wszystko i weźmy te schodowe panele. O, a ten już pojechał. Gdzie ty jedziesz, ty? Koło mu się nie kręcą. Ej, chłopie, ręczny zaciągnij. Suniesz się, wywalisz się. Pojechał w pizdziet. Czy nie pojechał? Nie, jedzie, ty. Ale koleś. Pa, i ja zaczepił po skałach. Kurde, no znowu spadłem. Gdzie on tu? Skąd on wyjeżdża? Tu gdzieś. Co za chłop na ręcznym. Ręcznego nie zaciągnął i... I widzicie, co się dzieje. Pamiętajcie, zaciągajcie ręczny. O, tu będą ładne schody. Pyk, pyk. Brakło mi jednego. Miało być 16. Gdzieś musiałem wyrzucić, bo kupiłem na pewno 16. Chyba, że on... Gdzieś jest, na bank. Musiałem gdzieś to wyrzucić. Tylko teraz pytanie, gdzie? Ale jaja. Ale jaja. Jednego brakło. On na pewno gdzieś jest. Dobra, trudno. Dawaj jeszcze jednego. Ono tu. Kierownik. Po, co to się dzieje? Ja pierdzielę.
No dobra, trąbisz, trąbisz, no i co? I znowu ręcznego żeś nie zaciągnął. Pójdę, żeby mnie nie wyrzuciło, pójdę z góry, popatrzę. No chłopie, jak ciebie przyjęli na kierowcę do tej firmy tutaj, to ja współczuję. Masakra. Masakra. No ale dobra. Nie ma co gdybać. I teraz mamy deski. Kurde, wyrzuciłem wszystkie deski. Ale to nic, deski sobie weźmiemy, bo to się nam przyda. Chyba te, nie? Mogłem ile? 95 wziąć. Nie? 99. Dobra, chodźmy na górę, bo to będzie łatwiej nam tu po schodach montować, żeby wiedzieć, na czym stoimy, nie? O. Najpierw jedną stronę, później drugą stronę. Będzie łatwiej. Tutaj do tego będziemy na pewno przykręcać jakieś panele magiczne. Bo tam panele mamy zresztą nawet, panele podłogowe. Przy sobie sztuk 4. Czyli tu będzie balkon. Ja, perfekt. No dobra, no perfekt i co? I ogień, nie? Przykręcamy do metalu, żeby nam się podłoga nie ruszała. W sumie mądre posunięcie, też bym tak zrobił. To tak nie może być, żeby nam się podłoga ruszała, nie? O, bateria nam zdechła. Bateria zdechła. O, i spadłem jeszcze w dodatku. Dobra. Dosyć to się ponakręcił. Dobra, może trzeba oszczędzać baterię, co? Nie widziałem żadnego tutaj jakiegoś... jakieś prądownicy czy coś, żeby tu naładować to. No ale skoro działa, czyli mamy kilka wymiennych baterii. You got it! You got it. Dobra, i znowu deseczki, tak? Deseczki, deseczki, deseczki i znowu przykręcanie. To takie długaśne. Czyli tu już będziemy dach robić. Okej. Czyli bym powiedział, że tak. Tu górne, ale nie, tu też będzie. Tu będą drzwi, tu będzie coś, tu będzie coś, tu będzie coś. No tak jakoś... Nadal tego nie widzę, jak to będzie wyglądało. Na pewno będzie wyglądało fajnie. Ale jak konkretnie, to nie wiem. Dobra, gdzieś czegoś nie mamy położonego. Pytanie tylko gdzie? Nie wiadomo, bliżej nieokreślone. Na pewno gdzieś jeszcze coś musi być do położenia. Może na zewnątrz? No. Dobra, z podskoku się da? Da się. Outstanding! Outstanding. Aha, czyli teraz musimy zabudować ramę wewnątrz. O, czyli już wiemy, tu będzie jeden pokój. Okej, dobra. Już zaczyna to wyglądać tak... Powiedzmy. Powiedzmy, że już zaczynam widzieć, o co tu będzie w tym chodzić. Tu będzie jeden pokój. Tu będzie, nie wiem, może salon? Bo podejrzewam, że kuchnia będzie na dole. Będzie drugi pokój. Czyli już mamy tak jakby... O, deski się skończyły. Tak jakby mamy...
dwie sypialnie. Dobra, tego nie bierzemy na razie. Myślę, że gdzieś kuchnia będzie na dole. Tak myślę. Dobra, tu. Tu będzie drugi pokój sypialniany. Ewentualnie jakieś biuro czy coś, nie wiem. Zobaczymy, wybudujemy, to będziemy decydować. Tylko czy nam desek starczy, bo ja tak... A tu może być taki salon przenośny. Znaczy przenośny, odpowiedział, nie? Co za chłop. Tu będzie na pewno balkon, taras jakiś fajny. Na stówę. You got it. Nie jestem Garrett, jestem Jerek, a nie Garrett. Zły materiał. Co my tu mamy? Tu pewnie płyta OSB pójdzie. Weźmy kilka tych płyt, tak na wszelki wypadek. O. Tu będzie jedna płyta, tu będzie druga płyta. I z tamtej mańki będą też dwie płyty. Nie wiem, czy za mało nie wziąłem, no ale dobra, niech będzie, zobaczymy. Może tylko jedna? Okna wstawiamy, moi drodzy. Super, okna, drzwi. No i teraz to zaczyna już naprawdę wyglądać w miarę. Czyli garażu nie będzie, ok. Teraz co my mamy dalej, moi drodzy? Co my tu mamy? Panele? Zły materiał, nie panele. Płyta? I się żem. Spitoliu. Chyba płyta USB. Bo jej tutaj trochę jest. Podejrzewam, ale zobaczymy. Zły materiał. Albo izolacja. To jest izolacja? No właśnie. No, bo to trzeba płyty to... Płyty to... Nowy skill! Nowy skill. Jaki skill? To. Ekspert montażu wełny. Dawaj, jedziemy. Aha, czyli teraz tak będę mógł jechać. Tyk, 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 tyk. Tyk, tyk, tyk. Patrzcie. Tyk, 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 tyk. Dobry jestem, goguś, co? Ciach. To się rozumie. Nią, nią. Dobra, dawaj. Znowu ekspert. Mistrz montażu. Dawaj. O, teraz samo się montuje. Ja. Teraz samo się montuje, tylko wełny brakło. Dobra, dawaj wełnę. Jak się samo montuje, to dawaj wełnę. O. Pyk, 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 no. Tu mamy. To idźmy od pokoju. Ciach. Idźmy do tego. O. No i jeden pokój, drugi pokój. Co to będzie? Ptaszek. Zabrakło wełny. Tu będzie taras na bank. Dobra. Taki długi korytarz. Nie specjalnie mi się takie długie korytarze podobają, bo... Bo tu jest dużo miejsca niewykorzystanego. Chyba, że coś później, kiedyś, gdzieś... Jesteś przeciążony? Nie jestem wcale przeciążony, co oni mi pitolą, że jestem przeciążony. Jak ja mogę być przeciążony, jak to leciutkie, jak piórko? Gdzie jeszcze? Tu mamy ten pokój ogarnięty, ten pokój mamy ogarnięty, a tu jeszcze. Tu już mamy, to jeszcze tylko dół pewnie gdzieś został. Gdzieś niedokończony. Albo...
Albo co? Co jest niezrobione? Halo? Gdzieś brakło picikłaczek. Tylko teraz pytanie, gdzie? Gdzieś brakło picikłaczek. Ma stówę, tylko pytanie teraz, gdzie? Chyba, że już mogę kłaść coś innego, ale nie. Nie mogę nic kłaść innego. No, sufit mamy. Podłogę mamy. Ale jaja. I co teraz? Płyt też nie mogę. Muszę ocieplenie gdzieś jeszcze położyć. Tylko pytanie, gdzie? No nic, no to zrobimy jeszcze raz inspekcję od samego początku, nie? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu podłogi wszystkie są. Tu podłogi wszystkie są. Sufity wszystkie są. Okna wszystkie są. I co dalej? Buduj 17. No 17. Jeszcze 17. Na zewnątrz? Nie. Gdzieś czegoś mi nie zaliczyło, moi drodzy. Nie wiem czego. Ale czegoś mi nie zaliczyło. O. Tu już gdzieś mi poleciało. No nic, będziemy jechać tak po całości szukać. Jeszcze 15. O, tu nie zaliczyło. Jeszcze 13. To sufitu gdzieś nie zaliczyło w takim razie. O, tu jakieś ściany mi nie zaliczyło, czyli gdzieś ukryte są. Niby jest, a nie ma. No nie, naprawdę. Dobra, ja se to poszukam i zobaczymy, gdzie mi tu jeszcze tego brakuje. Dobra, moi drodzy, ja wam pokażę, wiem. Obchodziłem, podzwiedzałem wszystko, mam tu, kurde, i gdzie jest niezrobione? Nie zgadniecie. Albo zgadniecie. W każdym bądź razie ja muszę wziąć tak. Muszę wziąć to. I muszę iść tu, moi drodzy, zobaczcie, jeszcze jest tu na samym dachu. O, tylko jak ja tam wejdę teraz, dobre pytanie. Chyba, że jeszcze drabinę se tu przytargam, o. Rusztowanie z drabiną, nie? Wejdzie? No, ja żebym przerzucił. To może tak? O, może tak byłoby lepiej, nie? Te kurde jaskółki mnie wkurzają. Zobaczcie, ja tu tego nie przewidziałem, że tu jest jeszcze do zrobienia. No i skończyły się materiały. Jak się skończyły materiały? Really? Naprawdę? Ale jaja. Nie, no, a nie skończyły się. Widziałem, że tu. Tędy nie wejdę. Tędy wejdę. Te jaskółki mnie tu denerwują. Musiałem zacząć od początku. Jadę pojedynczo, bo zobaczcie, nie mam odkrytego tego jeszcze. I zacząłem od tej. Chociaż w sumie teraz to już mogę to odkryć, nie? Aktywuj, bo to odkrywaliśmy wcześniej, ale... Aktywuj. I teraz będę mógł pokryć to wszystko, o.
Congratulations! Congratulations, no właśnie, teraz deski. Te deski? Nie te deski, te deski. O! A jeszcze nie wziąłem poprawki, że tu coś będzie na górze. No ale dobra, już teraz wiemy, że tu na górze też coś będzie, moi drodzy. Teraz mamy panele podłogowe. O! O, i tu jeszcze wełna została. Dobra, wełny już nie chcę wyrzucić wszystko. Wyrzucić wszystko. I co ja miałem? Chyba te deski, nie? Podłogę trzeba będzie zrobić. No to dobra, to jak robimy podłogę, to robimy, bierzemy wszystko. 672, limit był chyba 500. Z tego co pamiętam. Ale nic, bierzemy te dechy. Opa, jak szybko, można zbierać? Pięćset desek. Teraz jedziemy z deskami. Oho! Po kurde. To mi się w sumie podoba. Tak można układać panele, nie? Żeby tak jeszcze w życiu było. Bez docinek, bez niczego, można sobie tak... Oj, się skończyły. To były te? 250. Chyba te. Jakby tak w życiu można było układać? Bez docinek, bez niczego, tylko pyk. Wszedł raz, raz i... Nie? To by było elegancko. Ale niestety, w życiu nie ma lekko. W życiu trzeba się męczyć. Great. A na górze nie trzeba? No czy na jak nie trzeba? Jak nie trzeba, jak trzeba. Dobra, może najpierw sobie zróbmy pokoiki. Bo zaraz nam się deski skończą. No właśnie. Tak też myślałem. Czy to są te same deski? Nie, to są te. Coś czuję, że nam braknie desek. I to dość dużo. Trzeba będzie dokupić jeszcze 436. Jasny gwit. Na pewno nam braknie. Ach, to znika, kurde, w oko gmieniu. I tyle było. Chyba, że poszukamy jeszcze może jakieś. Ale nie, muszę mieć 186, dobra. To był panel 186. Jajajajaj, po ile by to kupić? Może tak, jak będę trzymał, to co? Nie, dobra, 500. O kurde, kupiłem 1100. No dobra, trudno. Może jeszcze się przydadzą, a jak nie, no to pójdzie wszystko do sprzedaży. Tu w pionie deski przyjechały? Co to jest grane, chłopie? Dobre jaja, co? Dobre jaja. Dobre jaja nie są złe. Jeszcze nie te kupiłem pewnie. No te. Tylko czemu tam nie zaliczyło dziura taka? Impressive. Impressive. A tu już nie te. Tu już będą te. O, te będą. Balkonowe. Tylko czemu tu jest taka dziura? No niby zaliczyło, ale dziura jest. Kurde, jeszcze spadłem w mordę jeża. Jeszcze brakło. Czterech. Ja. Nie mam gdzieś tego więcej? Gdzieś miałem, gdzie się wyrzucałem, ale... Kurde, no nie mam, no. Dobra, zabierzmy to. Nie mogę, limit.
Czemu tego? Czemu to się nie chce sprzedawać? Nie chce się to sprzedawać. Dobra, to my zrobimy inaczej w takim razie. Bo to cośik mnie tu... Teraz się sprzedało. No właśnie. O! Dobra, teraz my potrzebujemy, moi drodzy... tak chyba, nie? 4 sztuki. 5. No dobra. Kolega pojechał? A przyjedzie z moimi deskami jeszcze? Dodatkowo, czy nie? Ile ja wziąłem? 1. Nie wierzę, 1, a ja potrzebuję... Ile ja potrzebuję? 4. I jeszcze nie to wziąłem pewnie, co trzeba, nie? Zły materiał. Jaki goguś. Ja nie mogę. Chłopie, skąd ty, że się urwał? Ty potrzebujesz tu. 4. Co za chłop? Skąd on się wyrwał, nie? Ale tu jeszcze powinny moje deski. Ja przecież kupiłem... i nie uciekaj. Ja jeszcze kupiłem 500 tamtych, nie? Tylko gdzie one są? Dobre pytanie. Great. Teraz mamy płyty, moi drodzy. Teraz płyty i płyty. Tylko płyty chyba te będą, co? Te płyty? Czy nie te płyty? Czy te płyty? Chyba te płyty gipsowe. Za dużo. No dobra, no to jedziemy, moi drodzy. Płyty gipsowe, nowy. Nowy oczywiście bierzemy. Będziemy więcej ich mogli kłaść. Szybciej. O. Kurde, mamy 84% budowy. Ja już bym chciał ją zakończyć, no. O, dawaj, maksymalne. Mistrz tynkowania mam. O, to mi się teraz podoba, teraz można kłaść. I materiału brakło, ha, 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 ha. Potrzebuję jeszcze 144. Tutaj w tej parce jest 125. To i tak będzie za mało. To nic. Dokupimy. Czego nam braknie, dokupimy. Dobra, zacznijmy od pokoju. Szybki obrót. Szybki obrót i pokój ułożony. Ha? Można? Można. Teraz zróbmy to samo tutaj. Szybki obrót i pokój ułożony. Zostało 26 płyt. I brakuje nam 22 płyt. 125 to nie. Ja potrzebuję 22. Żeby nie było. Jest 22 sztuki. Proszę bardzo. Równo 22 sztuki. I żeby mi nikt nie powiedział, że kupiłem za mało. O, ten jak leci, jak wariat, jak przecinek. Mam 22 sztuki, mam. Powinno styknąć. Powinno. O, tu jeszcze jedno. O, niech tylko mi zbraknie. No. I teraz 47 tych innych, tych białych, tych takich. No tu ptaki latają mi przez ten. No jakie jaja, nie? Teraz te białe płyty do obudowania tego. O, o, to właśnie tu potrzeba. 20...
40, mało, kurde, dobra, do tego chłopa trzeba zadzwonić. To jest bloczek zbrojeniowy, dekoracja. Potrzebujemy 7 jeszcze. Dobra, my potrzebujemy 7. Jak zły materiał? No zły materiał. Ale i jaja. To my nie tego, to płyta. Płyta też nie. Zły materiał. Chłopie. A to? To też zły materiał. A tu? To ja... To żem teraz dał ciała, nie? Bo ja kupiłem tylko... Tylko kupiłem 7, a ja potrzebuję 47. Właśnie, a ja po 47, czyli potrzebuję raz 20. Tak jest. Ale wydawało mi się, że ja tu... Wydawało mi się, że ja to mam, ale widocznie nie wszystkie materiały zostały przywiezione. No trudno. Nie ma co płakać. Nad rozlanym mlekiem ogarniemy sobie temat. W miarę, bym powiedział. O. Chyba. Jeszcze 14. Tu jakiś baran rusztowanie postawił. Nie można nic tu zrobić na tym. Dobra, gdzieś jeszcze. O, tu przy wejściach. Proszę bardzo, tego nie zauważyliśmy. Musi być ładnie wszędzie, z każdej strony. Tu też przy wejściu musi być ładnie. I jedno jeszcze nawet. Co my tu mamy? Zbuduj. No dobra, buduj. A, to teraz balustradę balkonową. No i elegancko. I pewnie te ciemne deski też tutaj pójdą. Coś tak czuję. Yeah, 311 ciemnych desek, czyli to będą te. Prawda? Tylko co ja mam? Co ja mam? Ja mam tylko 25, nie? Mam tylko 25. I jeszcze 286. Brakuje. Więcej nie mamy. No to to, sklep. Ciemny materiał. Czy to było to, nie? To było to. Innego nie ma. Dobra, ja potrzebuję 286. 286. Panie. Panie, dawaj pan. Przyjeżdżaj pan tym towarem. No już, prrr, opa, jak się wysypały, zaraz, to on pogubi mi jeszcze połowę zaraz, o co za dziot. I co będzie? I później znowu mi braknie jednej sztuki. O ty. Tak, tak nie może być. Ja, 199 tylko, no i co? 202, a gdzie reszta? Ej, kupiłem 286, co za... Gdzie jest reszta moich desek? Ale oszusty, patrzcie. Co za bydlaki. Chyba, że gdzieś wystrzeliły, ale nie wydaje mi się. Albo na zakręcie zgubiłem. A, tylko na zakręt nie pójdę, bo mnie cofnie. Co za wieśniak. Nic nie jestem przeciążony. Nie pitol tam, nie tu. Bo oni mnie tu kłamią jak z nut. Że jestem niby przeciążony. A ja wcale nie jestem. Ale oszust, patrzcie jak ten sklep oszukuje, nie? Jeszcze takich machlojek to ja w życiu nie widziałem, żeby aż tak. Jedną trzecią ukraść? Złodzieje, bandyty.
No to mnie wkurzyli, nie? Powiem wam, że mnie wkurzyli i to bardzo mocno. Chyba, że przyjechał drugi raz. No nie, nie przyjechał. Wieśniaki. Złodziejskie nasienie. Jestem zły. Weź tą drabinę wypieprz, bo mnie szlak już trafi zaraz. Podpiąć, bo mi jakaś drabina przeszkadza. O ja, nie. No kurde. Jeszcze zaraz pogubię w ogóle materiał, to już będzie bajka. No i 85 mi brakuje, no. Złodzieje. Jeszcze muszę tyle kasy spłacić za to. Nie dość, że ten palant jeździć nie umie, to jeszcze kurde gdzieś na lewo sprzedał moje drewno. Na bank na lewo gdzieś opylił, nie? Na stówę. No. Jeszcze nikt sidingu nie układał skacząc, nie? To jest nowa metoda układania sidingu, nie? Jeszcze gdzieś? A, jeszcze tam. Tylko muszę tą drabinę wyrzucić. Przykleiła się drabina, no kurde! Chyba, że wejdę z drabiny, będę układał, co? Sześć. Ja mam sześć, a muszę osiem ułożyć. Jak to? Gdzie kolejne dwa? O, gdzieś tu. Siedem. No jeszcze jednego brakuje. No nie wierzę, naprawdę. Jednego mi brakuje. Miałem pełno. Jest na ziemi gdzieś. Na dole. Fuh, a już myślałem, że znowu będzie wtopa. Mamy to. Mamy to. Teraz potrzebujemy te blachy. Teraz te blachy będziemy potrzebować. Obicia blaszane, no i dobra, teraz to tak. Teraz to by się zgadzało, dobra. Tylko ciekawe, czy nie lepiej będzie mi z dachu właśnie? Lepiej będzie mi z dachu. Ale tu co, goła wata tak będzie leżała? Nie, tu tak ta wata nie może goła leżeć, nie? Bo mnie nasiąknie jeszcze i co? Dobra, teraz szkło. Szkło. Balkon szklany, ładny. Thank you.
No, i teraz co mam? No właśnie. I teraz to. Tylko pytanie, czy będę miał tego tyle, ile będę potrzebował. Połowę tylko mam, jak zwykle. Złodzieje oszusty. O, tu pa, deska się pokazała jeszcze. Na co mnie ta deska? Ja tej deski nie potrzebuję. Ja potrzebuję teraz ocieplenia. Tego. Dachowego takiego. Ale na to jeszcze coś musi być. Bo nie wierzę, żeby to było tak... Tak tylko, nie? Ile muszę mieć? 41. Dobra. Pa, jedzie jak wariat. Pa, jak ciśnie. Wrotki, oszust jeden, złodziej. Złodziej, to dlatego on jest taki ciemny, niewyraźny. Wszystko jasne, wydało się. Mam 41, mam. Wydało się, czemu ten oszust taki jest. Aha, czyli teraz tak, tędy nie wejdę, wejdę, co mam nie wejść. Dobra, kurde, godzina 11, moi drodzy, trzeba kończyć tą budowę, bo to kurde, tak nie może być. Perfekt, mamy dom. Zostaniemy, zobaczymy jak on tu wygląda. No, złodzieje, bandyty. Ale ty, a nie, dobra. Myślałem, że mi to wszystko zostanę. Dawaj to wszystko. No. Moi drodzy, zobaczmy jak ten dom wygląda. No co, tu coś... Coś jednego, tu coś drugiego. To obstawiam, że to byłaby kuchnia. Tutaj jeden pokój sypialniany, powiedzmy. Tutaj drugi pokój sypialniany. Tutaj ala salon. Tak to mniej więcej by wyglądało, nie? No ale trudno. Sprzedajemy wszystko. Bo ja nie potrzebuję tu niczego. O, i tak to mniej więcej wygląda. Moi drodzy, w kolejnym odcinku zajmiemy się czymś innym. Jeszcze dokładnie nie wiem czym, o, w końcu drabina jest, która mi jest, nie jest potrzebna. Do niczego oczywiście sprzedać jej nie mogę, a szkoda. Bo bym ją opitolił. No ja jeszcze nawet do kontenerka trafić nie umiem, nie? Ja się jeszcze tutaj przejdę, zobaczę, bo może coś znajdę, a może i nie. Czy to w ogóle są jakieś znajdźki? Czy nie ma? Ja się przejdę tutaj po tej mapie. Zobaczymy. A z wami cóż, moi drodzy, się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.